Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Ja mam na imię Ania i dzisiaj na tle moich roślinek pogadamy sobie o ulubieńcach maja. Mamy już czerwiec, maj się skończył. Szczerze nie wiem nawet kiedy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pokaże troszeczkę fajnych kosmetyków. Tak naprawdę powiem Wam szczerze, że w tym miesiącu poszalałam, jeśli chodzi o pielęgnację. Była też promocja w Rossmanie, z tej mam kilka produktów i może właśnie od makijażu zaczniemy, bo jak wspomniałam, tych produktów mam najmniej. Pierwsze produkty to są te mini paletki z Eveline. To są te czwóreczki, te sety, nowości, które wyszły zaraz na krótko przed właśnie promocją w Rossmanie. W środku znajdziemy cztery cienie i też taką tą pacynkę, nie mam już pacynki w żadnym tym secie. On regularnie kosztuje 15,99, 55% taniej, to była świetna okazja. I ja mam dwie wersje, taką bardziej fioletowo-różową, ona jest, to jest numerek 3. Oraz taką cieplejszą, brązowo-złotą, to jest numerek 1. Obie te paletki możecie znaleźć na moim kanale w filmach. Tutaj będą odnośniki, serdecznie Was zapraszam, bo obie w filmach się pojawiły. Kolejny produkt, który z Eveline także dorwałam na promocji, to jest Eveline i tusz do rzęs Varietta. To jest Full Volume Ultra Length Mascara. Jest maskara, która pogrubia, wydłuża. Jest to super, jest to hitowa maskara, powiem Wam szczerze. Ona w cenie regularnej kosztuje 19 zł, czyli za niecałą dyszkę mogliście ją zdobyć w promocji. Ona przepięknie wyczesuje rzęsy, pogrubia i wydłuża je, robiąc tak naprawdę efekt sztucznych rzęs, bez konieczności nakładania sztucznych rzęs. Naprawdę bardzo mi się podoba, bardzo ją lubię, do tego stopnia, że podczas promocji zaopatrzyłam się w kolejne opakowanie, więc mam dwie. Jedną używam teraz, drugą mam w zapasie. I ostatni produkt Eveline, bo tutaj jak widzę zaczynałam z grubej rury od samych produktów Eveline, to jest to Oh My Lips. To jest błyszczyk powiększający usta z kwasem hialuronowym. Również go w jednym z filmików użyłam. On ma bardzo ładny taki kolor różowy, który nie jest widoczny bardzo na ustach. On bardzo natomiast ładnie te usta powiększa, przez to, że ma bardzo intensywny blask. Czy on je powiększa jakby poprzez to mrowienie? Pewnie nie. I nie, bo to mrowienie czuć po jakichś 3-4 minutach po nałożeniu. Ale to nie jest jakieś mrowienie, że wiecie, Wam tak wywala usta. To jest takie lekkie szczypanko, które nawet pod koniec tego jest bardzo przyjemne, ale usta nie są jakoś bardzo powiększone. Natomiast są nawilżone i tak jak wspomniałam, bardzo ładnie są uwydatnione przez blask, jaki ten błyszczyk daje. I dalej, będąc w temacie rzęs i kosmetyków do makijażu, mam tutaj rzęsy z Ardell. To jest Ardell Natural Multipack 110 Black. Naprawdę bardzo fajne rzęsy, idealne na co dzień. Ja mam je dzisiaj na oczach. To są rzęsy, które za zadanie mają według mnie pogrubić linię rzęs, lekko zagęścić te rzęsy, ale one nie stworzą Wam takiego dramatycznego efektu, że rzęsy, wiecie, wychodzą Wam poza brwi, że to są takie bardzo ciężkie rzęsy, niewygodne, odklejające się. Wręcz przeciwne, one są na przeźroczystym pasku i one mają po prostu na przeźroczystym pasku poprzyklejane są kępki różnej długości, bo to nie jest jakby jedna długość, tylko mamy poprzyplatane krótsze, dłuższe. Według mnie to sprawia, że ten efekt jest właśnie taki naturalny i taki idealny na co dzień. Jak ja nie umiem kleić, nie umiałam i często nie kleiłam sobie rzęs, bo albo mi się odklejały, albo właśnie były ciężkie, albo miały taki czarny pasek bardzo sztywny, tak ten mają elastyczny pasek, szybko je można przykleić. Są prawie niewyczuwalne na oczach, już jeśli jesteście przyzwyczajone i naprawdę nadają się też do noszenia na co dzień, jeśli macie jakieś takie mniej gęste rzęsy, albo Wam powypadały i chcecie po prostu zagęścić tą linię, chcecie, żeby te rzęsy jednak były widoczne, ale nie chcecie takiego dramatycznego efektu, no to to musicie mieć. To tak, przypominam, 110 Black. No i teraz ostatni produkt do makijażu, a potem sama pielęgnacja, to jest paleta Bohema.
Myślę, że nie mogło jej tutaj zabraknąć. To jest paleta stworzona przez Zuzia La Makeup Bella. Na kanale możecie zobaczyć jeden filmik właśnie z makijażem oczu przy użyciu tej palety. To jest paleta, która jest idealna dla osób, które rozpoczynają przygodę z makijażem, ale myślę też, że dla makijażystów, ponieważ odcienie znajdujące się w tej palecie naprawdę przypadną do gustu każdemu z Was. Mamy tutaj cienie brązowe, bazowe, cienie takie transferowe, cienie na całą powiekę, cienie, które możemy wykorzystać do zewnętrznego kącika, w ogóle strasznie się świeca, mam wrażenie. I również mamy turbo pigment i takie cienie błyszczące, które dają na oku taki efekt bardzo ładnej tafli, idealny na co dzień, to nie są też przesadzone cienie, nie są przesadzoną pigmentacją. Jeszcze nie próbowałam tego, mówiłam Wam w poprzednim filmiku, wtedy w filmiku z testem, że będę go próbować i nagramy Wam film, bo słyszałam, że ten cień jest taki najtrudniejszy. Jeszcze go nie nagrałam, ale wszystko przede mną, bardzo lubię tą paletkę i na co dzień stworzycie nią naprawdę szybki makijaż. Film z makijażem na co dzień również pojawił się na kanale, również Was tutaj odsyłam i ona tam była w akcji, więc ją zobaczcie. Paleta do Glam Shopu wraca też 10 czerwca, więc zapiszcie się na listę oczekujących, bo Hania mówiła też, że będzie przedsprzedaż, więc możecie się wtedy załapać na te produkty. Teraz przechodzimy do produktów do pielęgnacji twarzy. Jak wiecie, chyba 2 miesiące temu, albo nawet miesiąc temu na Instagramie i tutaj chyba też widzieliście na makijażach, że miałam taką straszną brodę z traumą od takich niedoskonałości. Zaczęłam, powiem Wam szczerze, bardzo dużo tej pielęgnacji testować i zaczęłam się nią interesować i zaczęłam jakby bardziej skupiać na nią uwagę, bo kiedyś wiecie, zmywałam makijaż płynem, żelem do mycia twarzy, szybciutko przejeżdżałam tonikiem i nakładałam jeden krem, a teraz to już troszeczkę się zmieniło, bo samo zmywanie twarzy jest takie nawet trzyetapowe, bo najpierw zmywam płynem micelarnym, potem olejkiem, potem płynem do mycia twarzy, więc już samo to, powiem Wam, bardzo dużo mi dało. Buzia jest bardzo ładna, buzia, widzę zmiany. Nie jest to jeszcze, wiecie, taki szczyt, który chciałabym osiągnąć, ale naprawdę jej kondycja, jej stan jest o wiele lepszy. Nie mam w ogóle suchych skórek, które kiedyś mnie trapiły, męczyły. Makijaż o wiele ładniej wygląda i o wiele dłużej się utrzymuje na takiej wypielęgnowanej cerze. Myślę, że same plusy z tej cery i z tej pielęgnacji, którą teraz stosuję. I muszę Wam też powiedzieć, że dużo produktów naturalnych weszło do mojej pielęgnacji. Może to też zasługa tego, nie wiem. Na razie się do niczego naturalnego nie zradziłam, więc z chęcią testuję, ale tak jak wspomniałam chyba jeszcze kiedyś w filmie, nie mam takiego parcia, żeby przejść do tylko kosmetyków naturalnych. Na pewno będę też stosować kosmetyki zwykłe, które naturalnych składów w 100% nie mają. Trzeba, wiecie, tak wyważyć te rzeczy. No ale powiem Wam, że tutaj będzie prawie cała naturalna pielęgnacja. Po tym przydługawym wstępie zaczynamy od płynu micelarnego, czyli o czymś, co Wam powiedziałam, że jest takim pierwszym etapem zmywania makijażu. Basic Lab. Tutaj mam płyn do suchej skóry, płyn micelarny do skóry suchej i wrażliwej. To jest wielkie półlitrowe opakowanie z pompką, która jest mega wydajna. Ja już chyba zużyłam, zaraz Wam powiem, chyba tyle tego płynu. On jest świetny, jest mega delikatny, jest bardzo dobrze zmywa makijaż. W ogóle nie podrażnia okolicy wokół oczu, nie tworzy też mgły. On jest bezzapachowy, znaczy dla mnie on nie pachnie. Ja go bardzo lubię, dwie takie pompeczki na wacik i wszystko sobie zmywam, resztą zmywam całą twarz. Jestem w nim zakochana, ale on ma takiego małego rywala. Tak naprawdę jestem zakochana w obu tych produktach i nie mogłam wybrać jednego do ulubieńców. A właśnie, drugim produktem jest również płyn micelarny z marki Shy Dear. O marce Shy Dear mam zamiar nagrać Wam osobny filmik, ponieważ mam też takie próbeczki innych kosmetyków tej marki. Zrobimy sobie po prostu wieczorną pielęgnację w całości wykonaną tą marką. Takie coś już robiłam na Instagramie, więc tutaj, żeby więcej z Was to zobaczyło, żeby to nie zniknęło po 24 godzinach, również to nagram. Ale płyn micelarny w szklanej butelce, super. No, jest w 99,3% w składu ma naturalnego. Jest również bardzo przyjemny dla oczu. Powiem Wam szczerze, że te dwa płyny micelarne są moimi ulubionymi i jeśli miałabym wybierać, nie byłabym w stanie wybrać jednego. Chociaż mam wrażenie, że może ten
potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby zmieć taki mocniejszy makijaż. Ale on jest również mega delikatny, bardzo wydajny, przez to, że ma pompkę, ten również ma pompkę, więc oba te płyny micelarne są naprawdę świetne, ale tak jak Wam wspomniałam, może jeśli nosicie na co dzień takie mocniejsze makijaże, mocniejsze oko, to może zdecydujcie się na ten, bo ten jest po prostu bardziej delikatny i więcej czasu potrzeba Wam, żeby ten makijaż zmyć. On równie efektywnie zmywa ten makijaż, ale troszeczkę więcej czasu trzeba po prostu mieć przyłożony wacik. Oba te produkty kocham, oba uwielbiam, oba używam i szczerze, mam tam jeszcze zapas w szafkach innych płynów micelarnych, ale myślę, że prędzej czy później one znów pojawią się w mojej kosmetyczce. Kolejny produkt do zmywania twarzy to jest ten żel do mycia twarzy delikatny z Senel. Ja bardzo lubię ten żel, to jest tak delikatne, tak przyjemne podczas używania, że jest nie do opisania. Również pompeczka, również naturalny kosmetyk. To jest żel, który w swoim składzie ma ekstrakt z brzoskwini. Ma również wodę damasteńską, z róży damasteńskiej i ekstrakt z chmielu. On dość specyficznie pachnie, tutaj muszę Wam to przyznać, ale bardzo dobrze zmywa makijaż. Przeznaczony jest teoretycznie do dziennego zmywania, do dziennej pielęgnacji, czyli do tej porannej, czyli do zmywania makijażu, do zmywania buzi po całej nocy, czyli całej tej pielęgnacji, ale ja go też stosuję wieczorem i również daję sobie radę, więc jest to bardzo uniwersalny, wszechstronny kosmetyk. On tutaj ma, tak jak Wam wspomniałam, ten ekstrakt z brzoskwini. Mój jeden z ulubionych płynów do mycia twarzy, ten z Resibo, również ma ekstrakt z brzoskwini, więc tutaj takie pewne koneksje widzę. Niemniej jednak polska marka Naturalny Kosmetyk, bardzo serdecznie Wam polecam ten produkt. On jest też dość gęsty, nie pieni się na buzi, ale bardzo dobrze się zmywa i po zmyciu twarzy nie macie wrażenia takiego ściągnięcia. Buzia jest taka bardzo przyjemnie nawilżona i możecie nakładać potem całą pielęgnację. No właśnie, jeszcze przed nałożeniem pielęgnacji możemy zastosować tonik z kwasem glikolowym. Tutaj mam 7% z The Ordinary. Jeśli widziałyście filmik z nowościami, to widziałyście, że aż 5 kosmetyków z The Ordinary trafiło do mojej kosmetyczki. Używam ich, użyłam już 2 razy peelingu krwawego, tego z kwasami. Jest fajny, ale nie chciałam go jeszcze dać tutaj do ulubieńców, bo 2 razy to trochę za mało. Używał go też Sławek. Jest też spoko się na nim sprawdził. No ale produkt, którego używam zdecydowanie najczęściej, to właśnie ten kwas glikolowy i tutaj mogę już powiedzieć o nim coś więcej. Jest to bardzo fajny produkt, który ma działanie takie rozświetlające trochę. Jest to kwas, który bardzo ładnie reguluje sebum, tak przywraca skórze taki fajny wygląd. Po użyciu tego tonika, ja tego toniku też nie używam bardzo często, używam go jakieś 2-3 razy w tygodniu. Buzia jest taka bardzo miękka, nie jest bardzo ściągnięta. On w połączeniu z witaminą C, z jakimś serum, również bardzo fajnie zadziała, bo on rozświetla lekko cerę, rozjaśnia ją, wyrównuje kolory. Witamina C ma podobne działanie, więc oni się tutaj fajnie ze sobą zgrają i zadziałają super na twarz. On ma też w swoim składzie ekstrakt z aloesu, który przy obecności kwasu bardzo fajnie będzie nam nawilżał cerę, będzie ją koił i nie będzie ten kwas nie będzie działał tak bardzo mocno i jednoznacznie. Myślę, że to jest nie tylko fajna propozycja dla skór właśnie tłustych, ale takie skóry suche, normalne, taką jaką ja mam, również bardzo dobrze na to zareagują. Pamiętajcie jednak, jak używam tylko wieczorem, no i jeśli używacie kwasów, to potem rano jakieś kremy z filtrem UV są wskazane. Kolejny produkt to jest Basic Lab znów. Jak wiecie, dostałam kiedyś paczkę od nich i bardzo, bardzo sobie zachwalam te produkty. Skończył się mój krem pod oczy z Bielendy, więc sięgnęłam po peptydowe serum pod oczy z 10% arganiliną i kofeiną. 2 krople pod oczy. Ja nie mam dużych problemów z workami pod oczami, ale to, co robi to serum, ta okolica pod oczami jest taka mega nawilżona, jest taka rozświetlona, rozjaśniona, naprawdę jest sztos. I nawet powiem Wam, że lekko moje zmarszczki mimiczne się
może nie wypłacają, nie są niewidoczne, ale są takie mniej, są takie bardziej wypełnione. Jestem w szoku po prostu, jak to działa. W składzie tego serum jest m.in. niacynamid, który poprawia barierę hydrolipidową skóry. Jest także kofeina, która właśnie ma działanie ujędrniające i zmniejszające obrzęki. No i ta arginina, którą ja nie umiem przeczytać, która jest właśnie takim boosterem, wypełniaczem. Jestem w szoku, jestem oszołomiona działaniem tego produktu. Używam go drugi tydzień i po prostu to jest mój must have. Jest też bardzo wydajny, bo dwie kropelki wystarczą na pokrycie całej okolicy pod oczami. No i kolejny produkt, którego bardzo często używałam, tak naprawdę powinnam Wam go pokazać w poprzednich ulubieńcach, to jest skwalan. Skwalan występuje w różnych kosmetykach jako składnik, ale możecie go też dostać solo. I ja go bardzo lubię właśnie stosować solo, nałożę sobie jakieś serum, nałożę sobie, na to nakładam krem, na ten skwalan nakładam krem, bo to jest tłuste, to jest olejek, który jest wydobywany z oliwy z oliwek. Jest to w 100%, zaraz wam tu przeczytam, 100% uzyskiwany właśnie z oliwy z oliwek i on jest przeznaczony do skóry suchej, odwodnionej, z oznakami starzenia, a także zanieczyszczonej oraz nad produktem sebum. Uwielbiam ten produkt, ja go mam akurat z Your Natural Site, jest bardzo tani, kosztuje około 20 zł. Połowę już tego prawie zużyłam, jestem od niego uzależniona. Możecie szukać też skwalanu w różnych innych kosmetykach. W skwalan jest na przykład, mam też to serum 1% retinolu właśnie ze skwalanem. On jest, ostatnio zauważyłam, dość znanym produktem na rynku. Bardzo często występuje właśnie w tych naturalnych kosmetykach, więc ja Wam polecam. Kupcie sobie też ten skwalan jakby solo, właśnie w formie takiej samodzielnej, żeby nakładać go na twarz, a nie tylko, bo jeśli nie chcecie używać innych składników, z którymi on jest mieszany. No dobra, to już tak naprawdę wszyscy ulubieńcy, wszystko co Wam miałam do pokazania, jeśli chodzi o ulubione rzeczy, które używałam w maju. Dajcie mi znać, czy chcecie takie właśnie bardziej pielęgnacyjne treści, czy jednak będziemy się dalej skupiać na makijażu. Ja bardzo chętnie o pielęgnacji Wam opowiem, bo tak jak wspomniałam na początku, mega się w nią wkręciłam. Mam nadzieję, że skorzystacie z jakiegoś produktu. Dajcie mi znać na dole, który produkt może Wy używałyście. Może nasi ulubieńcy się pokrywają. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Oczywiście poproszę o łapkę w górę i subskrypcję na dole, będzie mi bardzo miło. No i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pa, pa!